To też czas, to też pora, żeby połączyć się z naszym dzisiejszym gościem, bo w czasie pandemii łączymy się z gośćmi online. A kto razem ze mną dzisiaj? Zapowiadany Team Fabian. Witam cię gorąco, witam cię serdecznie. Cześć Seba, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy, ja, widzów. I słuchaczy, i widzów, bo są może tacy, co nas ino słuchają. Słuchaj Team, fajnie, że cię idzie zobaczyć. Szkoda, że ino w takiej formie online, ale mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się wziąć i zaś trafić normalnie i se pogodać, siednąć se jak ludzie, nie? Mam tak, że chciałbym dzisiaj z tobą pogodać o tej twojej premierze płyty. To byłby taki główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale nie możemy obok tego przejść, bo teraźniejszość jest taka, jako jest, pandemia panuje. Jak u ciebie z chorobą, jak u ciebie z tą pandemią, jak u ciebie z tą sytuacją wśród twoich znajomych? Jak to wygląda w Niemcach teraz? No, pierwszy się cieszę, że mogłem się przynajmniej tak widzieć, że mogę zagościć w studiu u was tą drogą, powiedzmy. To fajne, że taka możliwość jest, ale nie ma jak to być na żywo w studiu, nie ma być na żywo na koncertach u widzów, także czekam i liczę, że te dni są odliczone, że jak najbardziej najszybciej zaś wrócimy na scenę, do studia i do normalności, powiedzmy. No, a co do tej choróbska, no choróbsko mnie chęciło, choróbsko poszło. Jako tako jest zdrowy, jak widzicie, także się dobrze czuję i przeszło to dobrze. Także czekam i cieszę się na koncerty i na normalność, powiedzmy. Czyli jednym słowem, i wirus ciebie dopadł. Spodziewasz się kajcie? Tak, dopadł mnie. Spodziewasz się kajcie to mogło chycić, czy to tak zupełnie nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale przyszło? To nie wiem skąd to przyszło, wiesz, przyszło, było i mnie chyciło, także 4 dni leżą plackiem, ale potem jako tako było coraz lepiej, także już od pora tygodni, dzięki Bogu, że zdrowy i na pełnych siłach, powiedzmy. I to nas bardzo cieszy, mnie to też cieszy, do tego zdrowia jeszcze raz by da ci mógł życzyć. Wracamy do płyty, bo to chyba jest najważniejszy temat. Jesień 2020, taki termin kiedyś padł, że właśnie na jesieni ta płyta się będzie miała pokazać. Czy przez ta sytuacja, która teraz jest, ten termin nadal jest aktualny? No jak najbardziej. Pracujemy nad płytą, bo nie siedza i nie kręca, kręcimy, nagrywamy. Także jak najbardziej jest termin aktualny. I mam nadzieję, że płyta na jesień wyjdzie, a to do tego będzie oczywiście jakiś fajny koncert. Także jak najbardziej liczę na to i pracuję nad tym, żeby na jesień wyszła ta płyta. Bo to jak ogólnie chciałbym troszkę o tej płycie z tobą jeszcze pogadać, bo szczegóły bym chciał poznać, jak fizycznie bym mógł ją mieć w ręce i pokazać wszystkim, ale jak daleko już jest ta praca? Okładka jest już, powstała? Nie, okładka jeszcze nie powstała. Jeszcze okładka nie powstała i tak samo nie powstał jeszcze tytuł płyty. Bo jeszcze nie są wszystkie piosenki gotowe, a pora mam fajnych i nie wiem jak ją nazwać, także zobaczymy pod koniec, jak cała płyta będzie gotowa, żeby potem wybrać jakiś fajny tytuł na płytę. A zawartość, bo godo, że już jest pora kąsków gotowych, to wiele jest gotowych, a wiele jeszcze musi być. No 10 są gotowe, a 4 są jeszcze w robocie. Ale to już są i no się działocie nad tym, żeby były dopieszczone, nagrane i żeby można było powiedzieć, że materiał na płytę jest skończony. Dokładnie tak, już są gotowe. Już zaśpiewał, jeszcze chórki muszą być dograne do niektórych utworów, także pracujemy jak najbardziej i dopieszczamy, żeby to wszystko brzmiało fajnie, tak jak myślę, że teraz te moje kawałki już też brzmiały. No właśnie, ale brzmienie tej płyty będzie takim brzmieniem jak ostatnio twoja piosenka i ostatni twój teledysk? Takie, no powiedzmy, nowoczesne, takie, no to nawet pop nie jest, to już jest taki troszkę mocniejszy beat jednak, nie? Taki dance'owy, o. Znaczy, na pewno będą szlagry Teama Fabiana, jakie znam, są różnorodne, także do każdego coś się znajdzie, będzie też parę kawałków takich całkiem innych, ale w całości jest płyta szlagierowo, tak jak Team Fabian jest znany i myślę, że lubiany. To jest też tak trochę, że szlagry Teama Fabiana to już jest ten powiew szlagrów z Niemiec, tak trochę, nie? Bo u was się na to godo tak... No, nowocześnie troszeczkę ten powiew z Niemiec jest, bo pewnie tu są szlagry, stąd pochodzą te szlagry. I także tu mieszkam, tu pracuję, także nie byłoby, jakby tego nie było, tego powiewu.
ale są to szlagry i zostaną przy szlagrach. Ale to trzeba śmiało też powiedzieć, że w Niemcach niemieckie szlagierowe gwiazdy grają tak bardzo już dyskotekowo wręcz. To nie jest takie brzmienie jak w latach 90., nie? Nie, nie. To już jest nowocześnie, jest trochę więcej tych bitów, jest więcej dyskotekowo, ale zawsze pod nogę, zawsze do tańcu, także myślę, że tak dalej będzie. Czy to jest tak trochę, że Tim Fabian taką nowo-zachodnią jakość chce pokazać na polskim, na tym śląskim rynku muzycznym? Nie wiem, czy chce pokazać, ale liczę, że się spodoba, że zostanie przyjęte to. I oczywiście chce się też odróżnić od innych wspaniałych, fajnych wykonawców, jakich mamy na Śląsku, ale ja jest Tim Fabian i chciałbym tak stworzyć swój materiał taki, który nie jest kopią jakichś tam innych szlagierów, które są u innych znane, bo to już inni śpiewają, a ja chcę swoje śpiewać. Powiedz mi, bo jak już ustalisz termin wydania tej płyty, to razem za tym pójdzie jakiś koncert promocyjny, coś dużego, jakieś wydarzenie? Planujesz coś takiego? Plany są, jak najbardziej plany są, gdzie jest zaplanowany fajny, wielki koncert. Byle nam dają zrobić ten koncert, ja? Ale tak, plany są, już dokładnie mam obraz, jak to ma wyglądać, także na pewno będzie promujący koncert i to nie jeden. Czyli już Kaś tam ten scenariusz jest ustalony, już go Kaś tam w głowie masz, a powiedz mi, zdradź przynajmniej, kogo będziesz chciał zaprosić, bo to już jest takie normalne, że zaproszą się gwiazdy te nasze rodzime na taki koncert promocyjny. Kogo będziemy mogli razem z tobą zobaczyć? Na pewno zobaczymy Justynę Adamczak, która nie jest ze Śląska, ale która właśnie ze mną produkuje, pisze mi teksty, chórki w Negrywo i bardzo się cieszę, jak ona tam właśnie na tym koncercie będzie. Na pewno będzie Bernadeta Kowalska, moja droga przyjaciółka, razem z Jurkiem, także ci na pewno będą. I jeszcze parę innych, ale wszystkich nie zdradzę, bo to no. Było już za dużo zdradzone, także wiesz, trochę niespodzianek mowy. Powiedz mi, bo sytuacja jest taka troszkę niepewna dzisiaj, bo nie wiemy, co to dalej będzie. Warto wydać w takim czasie płyta? Nie obawiasz się tego? Wiesz, nie obawiam się, bo płyta, właśnie muzyka jest coś, co może trochę podeprze na duchu, doną tej troszeczkę normalności i dlatego jest fajnie, jak się coś nowego słucha, nie, że wszyscy tylko nic nie robią i słuchają tej samej starej płyty, bo też właśnie widzowie i słuchacze chcą nową muzykę i chcą jak najbardziej się zabawić przy tej muzyce. Jak już nie na koncertach, to przynajmniej w domu i w ramach płyty czy jak dalej. Tak? Także teledyski, także to jak najbardziej jest, myślę, jest aktualne i powinno dla naszych kochanych słuchaczy i widzów być robione. Czyli jednym słowem nie odkładasz tego i no po prostu działasz, żeby jednak trzymać się tej daty na jesień. Dokładnie tak. Dobra, to zmienimy teraz zupełnie temat i tak kończąc nasze spotkanie, sezon urlopowy, bo taki teraz trwa, to chciałbym spytać o plany urlopowe, o to, czy będzie plaża, słońce, czy twoje fanki będą jakaś mogły cię podziwiać, jak żeś jest złopolony i w ogóle, jak to będzie? No wiesz, z urlopem to ciężko, bo wyjazdy nie będą. Mam nadzieję, że do Gdańska na poradnie tam puszczą. Zajada i tam poradni będę na plaży, bo właśnie tam też mam taki plan właśnie coś nagrać, ale zobaczymy, co jeszcze z tym będzie i to by było takie 3 dni powiedzmy, praca, wypoczynek, ale tak to urlop w ogródku i w domu w tym roku. Czyli jak kiedyś z fanek chciały cię podziwiać, to po prostu musi przyjechać pod twój ogródek, pooglądać i to ona się musi zrobić taki bezuch do Niemiec. Dokładnie, troszkę parę kilometrów muszą zrobić, ja. Tim, wielkie ci dzięki za to, żeś mógł być w takiej formie razem z nami. Dużo zdrowia ci życzę, bo to chyba teraz jest najważniejsze, tego optymizmu i uśmiechu, żeby też to cię nie opuszczało. No i mam nadzieję, że następnym razem już będziemy mogli się na żywo trafić. Dzięki bardzo, tobie też dużo zdrowia. Wszystkim widzom dużo zdrowia, bo to najważniejsze, żeby się trzymali, żeby my to wszyscy razem przetrwali i się jak najszybciej zobaczyli, spotkali na koncertach, bo myślę, że tego wszyscy chcą i wszyscy, nie artyści, ale też wszyscy widzowie chcą się znowu zabawić na koncertach, na plenerach, także życzmy sobie tego wszyscy wzajemnie, dużo zdrówka najbardziej. Trzymaj się, ja ci godam do zaś, a moim i waszym gościem był właśnie One Team Fabiana.